Witam. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się tulejami na wahaczach w A5. Powrót z wakacji, coś zaczęło delikatnie pukać. Okazało się, że wylała się. Nie wiem, czy to tu widać. O. Ona jest pusta w tym momencie. Tu jest pęknięta. O. Także mówię, to zaczęło delikatnie pukać. Ale stwierdziłem, że wymienię wszystkie. Generalnie nie mam prasy i stwierdziłem, spróbuję dopasować. Okazało się, że dopasowałem. Tam już nawet nie rozwiercałem, tylko sobie wyprasowałem patentem na śrubę. Zestaw śrub, no to jest jakiś śmieciowy zestaw różnych rurek, średnic i tak dalej. Idealnie do tego akurat miałem zabierak do malucha obcięty. On ma 75 mm niecałe. Po przeszlifowaniu przechodzi przez tą tuleję bez problemu. A z tego jak się go bokiem nie postawi, to przechodzi normalnie. Także można było za pomocą tego wyprasować sobie tuleję. Zaraz zacznę je wciągać. Może jak zacznę wyciągać jakieś inne wahacze, to coś nagram z tego wyprasowywania na śrubie, nie za pomocą prasy. Jest trochę zabawy, żeby to wciągnąć. No ale w sumie obyło się bez prasy, także da radę to ogarnąć na zestawie śruby i odpowiednie średnice tam tulejek, podkładek i innych głupot bez zniszczenia. Dało radę. Trochę nie ma warunków, bo po blasze się strasznie dach tucze i za jakość dźwięku sorry, ale to może nie to co będę mówił będzie istotne. Sytuacja taka, wyciągnąłem drugi wahacz i teraz tak, mój zestaw do wyprasowania, jeszcze tak może przed zestawem, przed wyprasowaniem zaznaczyłem sobie jakie są odległości od kraju blachy do wahacza, żebym wiedział dokładnie jak to zaprasować, niby jest po pół, ale to tak naprawdę pół z której strony, bo tu jest mniej mięsa, tu jest więcej mięsa, to jest płaska powierzchnia. Także ja sobie poznaczyłem w tym najgrubszym miejscu. O, i od tego się będę odnosił. A mój zestaw do wyprasowania to jest tak. Śruby różnych długości, tego typu. I zestaw, zestaw. Zaraz to może poproszę kogoś, kto mi przytrzyma. Przytrzyma ten zestaw. To jest zabierak od malucha. Na podkładkach włożymy to tu, tutaj założę tuleję i wciągnę sobie ją do środka przez jakieś, o, to jest blacha ze starego klocka przewiercona, to jest jakieś stare łożysko, które do wciągnięcia coś tam może posłużyć, tu wchodzi sobie z luzem. Dobra, ja to skręcę z tymi podkładkami, a ktoś może mi potrzyma kamerę i to nagra. Skręcone tulejki, popatrzmy tutaj, zestaw jest podkręcany, o, chwyć sobie tak i zaczniemy, ja to zaczynam wkręcać, pod nogą mam zablokowanego imbusa, a tu zobaczymy czy ta tuleja ruszy, druga, ta wcześniej ruszyła bez problemu, a ta, zobaczymy. I chyba już chodzi. Aha. Trochę siły przy tym trzeba użyć. Ale tuleja już się wprasowuje. Także da radę to zrobić za pomocą śruby. Dobra, daj może pauzę. I tuleja już prawie wciągnięta. Wziąłem sobie grzechotkę. Dołożyłem kolejny podkładek. I właśnie sobie znika wahaczu. Jak widać zabiera ładnie, wchodzi do środka.
mamy to. Proszę bardzo. To wezmę. I tuleja wyciągnięta oto takim zestawem. Wahacz. To był pierwszy demontaż od nowości, więc nie jest taki zły. Ja wcześniej przeszlifowałem sobie to papierem i dałem coś dla odrdzewiacza czy tego typu rzeczy, co by nie wciągać tego brudu, żeby nie niszczyć tej powierzchni niepotrzebnej. Druga tuleja już przeprasowana. Ta na aucie była jeszcze nie dziurawa, trochę umęczona, no ale to 8 lat i 204, prawie 250 tysięcy, więc powiedzmy należy im się, należą się nowe tuleje. Niech jeszcze pojeździ jakiś czas na tych wahaczach. Stworznie są dość sztywne, także z nimi to tu raczej problemu nie ma. Podwinąłem tylko gumki, naładowałem jeszcze. Dobiłem trochę świeżego smaru, także to jeszcze powinno pojeździć. Składamy i wyciągam te małe poprzeczne wahacze.